tą część zamykamy do drugiej przedziałki. I teraz rzecz, na której chciałbym się trochę bardziej zatrzymać. Ten element powoduje to, że rano po prostu jestem wyspany. Siemanko, tu Jarosław, Aktywny Kanał. Dziś odcinek o przygotowaniu na wszelki wypadek. A będzie to filmik o tej saszetce, a dokładnie o tym, co znajduje się w jej wnętrzu. Co jest potrzebne nie tylko do nagłych wypadków, ale także rzeczy, które niekiedy mogą uratować nawet życie. Wiele takich gotowych zestawów możecie kupić na internecie. Ja ten otrzymałem jako prezent i była to dla mnie niesamowita radość, ponieważ tutaj jest wszystko, co niejednokrotnie mi i nie tylko mi uratowało tyłek. Wy możecie również skomponować sobie taki sami, we własnym zakresie, z tych elementów, które są wam najbardziej potrzebne. Możecie też kupić jakiegoś gotowca. Na internecie jest naprawdę mnóstwo wyborów takich saszetek już gotowych. Dziś pokażę wam, co znajduje się w moim. Być może dla was będzie to też jakaś inspiracja do skomponowania swojego, a może też macie więcej doświadczenia w tych sprawach i też będziecie mogli podpowiedzieć mi, jak i również innym widzom, co powinienem tutaj dodać lub co powinno się znajdować w takim podstawowym zestawie. Jest on podzielony na dwie części. Część pierwsza. Pierwsza część z rzeczy, które najbardziej mogą być przydatne w podróży. To. Zaczynamy od tego. Koc, który służy ku temu, aby organizm na przykład w zimie się nie wyziębił. Izoluje przed dużym wychłodzeniem organizmu, a też może być przydatny w dużym upale. Na przykład jeżeli ktoś zasłab lub tak dalej, jest na otwartej powierzchni, jest tylko słońce dookoła. Często taka lekka rzecz może uratować człowiekowi życie. W każdym samochodzie i nie tylko w takim zestawie coś takiego powinno się znaleźć, ponieważ jest to lekkie, a niesamowicie przydatne. Kosztuje tak naprawdę kilka groszy. Chusteczki do dezynfekcji rąk. Wiadomo dlaczego. Kolejne chusteczki antybakteryjne, odświeżające. I tutaj element, który w podróży może być szczególnie przydatny. Higieniczne nakładki na toaletę. Trytytki. Tu są cztery dłuższe. No ten wynalazek dla mnie jest tak prosty i tak genialny. Naprawdę mega szacunek dla osobnika, który to wynalazł. Chyba muszę sprawdzić, kto to zrobił. I taka ciekawostka. Wiecie, że są trytytki wielokrotnego użytku. Ten element wtedy jest tutaj otwieralny. Kable do ładowania USB oraz do ładowania iPhone'a. No bo wiadomo, że niekiedy może się zdarzyć tak, że człowiek po prostu takiej ładowarki zapomni. Mi osobiście niejednokrotnie te już uratowały tyłek, ale zawsze mam takie postanowienie, że one tu z powrotem wracają. I na szczęście do tej pory tego postanowienia udało mi się dotrzymać. Idziemy do drugiej kieszonki. Element, którego jeszcze nie miałem okazji zastosować, ale myślę, że wielokrotnie mógłby być nawet przydatny. Jak kiedyś jeździłem na stopa, to czegoś takiego ogromnie mi brakowało, ponieważ daleko od cywilizacji skończyła mi się woda. I wtedy coś takiego mogłoby mi być bardzo przydatne. A ja po prostu niestety się trochę odwodniłem. Są to tabletki do dezynfekcji wody pitnej. Taka oto ściereczka lub też nawet ręcznik, klej typu superglue, mniejsze trytytki lub też opaski zaciskowe. Wiem, że w różnych regionach Polski różnie się na nie mówi. Dajcie znać, jak u was się na nie mówi. Czołówka, ogromnie przydatny element. Odblask, jakby po ciemku trzeba gdzieś nagle pójść. Oczywiście można wtedy zastosować telefon komórkowy, no ale jak padnie i się rozładuje. Miarka, prosta mała miareczka. Jak to się nazywało? T-Light. Ach, wyleciała mi teraz nazwa tego z głowy. Podgrzewacz. Każdy to zna i każdy wie, do czego to może służyć. I oczywiście taśma klejąca. Wielokrotnie, niejedno już skleiła. Tą część zamykamy do drugiej przedziałki. I tu są teraz rzeczy bardziej higieniczno-użytkowe. Idąc od tej strony, to składana szczoteczka do zębów. Mała pasta do zębów. Spray do dezynfekcji rąk. Zapalniczka. Żarowa zapalniczka, ponieważ na wietrze też może służyć i często rozpalić rzeczy, których zwykła zapalniczka nie da rady. Kolejny element do higieny jamy ustnej, czyli płyn do płukania. Bandaż, woreczki foliowe na wszelki wypadek, rękawiczki jednorazowe, taki drobny pojemnik do przechowywania różnych płynów, spinacze, nigdy nie wiadomo kiedy mogą być przydatne, MacGyver mógłby na nich postawić niejedną konstrukcję. Gumka recepturka, teraz bardzo mała, lekka plastikowa rzecz, to są cążki do usuwania kleszczy. Czy to u człowieka, czy to na przykład u waszego czworonoga, może się zdarzyć taki nieprzyjemny pasożyt, no i wtedy trzeba go jak najszybciej usunąć, a dzięki temu zrobicie to szybko i sprawnie. Ołówek, oczywiście z gumką. Sól, na przykład może się przydać, jak robimy jajecznicę. Gaziki do dezynfekcji, nasączone 70% alkoholem. Plastry wszelkiego rozmiaru. Mały notes, jakby nagle jakieś genialne pomysły przyszły do głowy. I teraz rzecz, na której chciałbym się trochę bardziej zatrzymać.
Element, który kosztuje w aptece niecałe 2 zł, a w moich podróżach setki razy uratował mi noc. Chodzi dokładnie o takie oto stopery do uszu. Wiele osób w podróżach campervanem, czy też na polach namiotowych, w innych takich miejscach, nawet niejednokrotnie w hotelach, narzeka na to, że nie mogą się wyspać z powodu jakiegoś hałasu. Miałem tak dosłownie setki razy, aż do momentu, gdy odkryłem tego typu stoperów. Są to stopery woskowe. Dla mnie jedyne skuteczne, gdyż te piankowe naprawdę niewiele tłumią z hałasu. A te woskowe są przekozackie i są też mega tanie. Wiem, niejednokrotnie moi znajomi na przykład mówili, że oni by nie mogli spać w stoperach. Ja na początku też miałem taki problem, ale 2-3 razy i się przyzwyczaiłem. I uwierzcie mi, że od tego czasu ze snem totalnie nie ma żadnego problemu. Nawet jak się zatrzymamy gdzieś na jakimś parkingu przy ruchliwej drodze lub też jakaś impreza jest obok, w pokoju hotelowym lub też w innym miejscu, gdzie śpimy, to ten element powoduje to, że rano po prostu jestem wyspany. Jest też kolejny argument przeciwko temu od ludzi, jaki słyszałem, to to, że jak założą stopery, to rano nie mogą się obudzić. Ja mam na to swój sposób, a jest on bardzo prosty. Zamiast budzika dźwiękowego ustawiam w telefonie wibrację. Kładę telefon pod poduszkę lub gdzieś na materac w okolice głowy i nie miałem jeszcze takiej sytuacji, że gdy mam ustawione wibracje na budziku, to bym się nie obudził. Naprawdę polecam, aby każdy w podróży miał to przy sobie, gdyż uwierzcie mi, że te podróże będą dzięki temu o wiele bardziej przyjemniejsze. Dużym plusem tej torby jest też to, że ona po prostu nie jest mała. Często jak gdzieś pochowam takie drobnostki, to zgubią się, albo to w jakiejś kieszonce, albo to gdzieś w innym schowku, coś przełożę i potem dosyć sporo czasu się tego szuka. Ale dzięki temu, że ona ma swoje gabaryty, jakie ma, no to praktycznie zawsze można ją znaleźć, nawet w takim większym pojeździe, jakim jest campervan. Można kupić sobie takich więcej toreb i używać też do innych drobnych elementów. Podsumowując, taka torba, która waży naprawdę niewiele, no w plecaku może zajmie trochę miejsca, ale w aucie myślę, że każdy może wozić się to bez żadnego problemu. Jest przydatna nie tylko w poważnych sytuacjach, często w takich naprawdę prostych, jak na przykład jeśli zapomnimy zapalniczkę i nie umiemy odpalić tej małej kuchenki gazowej, no to tu takie coś się znajduje. Wiemy, że na większość sytuacji jesteśmy przygotowani. Ale z drugiej strony, mówiąc o bezpieczeństwie, to nie tylko to ratuje tyłek. Dwie najważniejsze zasady. Pierwsza to brak pośpiechu, a druga to zachowanie po prostu zdrowego rozsądku. W przyszłości nagram jeszcze dla Was odcinek taki, który mówi trochę poważniej o bezpieczeństwie w podróży i też o bezpieczeństwie podczas jazdy campervanem. Miałem w życiu już taką sytuację, która mnie dosyć mocno doświadczyła, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Miała też ona sporo wpływu na powstanie tego kanału. I kiedyś podzielę się z Wami też tymi doświadczeniami, abyście po prostu mogli podróżować z większą radością i komfortem. Dajcie znać, jakie Wy macie patenty na przechowywanie takich drobnych elementów. Czy korzystacie z jakichś dobrze zorganizowanych zakładek? Na pewno nie jest to idealny zestaw i być może powinien być uzupełniony o jakieś dodatkowe elementy. Jeśli macie takie pomysły, co można by tu dołożyć, napiszcie w komentarzu. Jeśli ten materiał był w jakiś sposób dla Was przydatny, zapraszam do lajka lub suba, oczywiście co to macie bliżej pod ręką. Dzięki za dziś, do zobaczenia.